Witajcie w kolejnym odcinku. Taka okazja, jak za mną, nie zdarza się rzadko. Wygolony pas z miejsca, z którego wychodziło dużo rzeczy. Pas jest ekstremalnie zaśmiecony żelazem. Makro Cruiser ponownie na tym miejscu. Przed nami jest oczywiście trasa. Jakiś wypadek, samochód leży na dachu. Tego nie będę Wam pokazywał. Przykra historia. Przejdę z Makro Cruiserem na programie Deep albo 3-tonowym. Deep bardzo powoli. Myślę, że zacznę od 3-tonowego. Przejdę po tym pasie, zobaczę, czy coś znajdę i wrócę na Deepie. To jest wąski pas, jak widać, więc zobaczymy, jak maszyna się sprawuje. Nie ukrywam, że bardzo dobrze chodzi mi się z tym urządzeniem. I po prostu za każdym razem, przy każdej okazji możliwej, staram się go sprawdzić i wyciągam jakieś pewne wnioski, jeśli chodzi o samo urządzenie, które będą na końcu tego filmu. Program 3-tonowy. Gain ustawię, powiedzmy, na 80 na początek. No i kalibracja do gruntu będzie ciężko. A może w ogóle wrócę do ustawień fabrycznych na wszelki wypadek, bo nie pamiętam, no co tu się ostatnio działo. Mamy taką opcję FD Save i spróbujemy za pomocą tej opcji po prostu zmienić tutaj wartość. Dobra. Dobrze, powróciłem do ustawień fabrycznych. Przestawię sobie częstotliwość pracy na 19 kHz, od tego zacznę. Tu w settingsach wybieram 3 tony. Chwila, moment, żebym się tu nie pomylił. 3 tony, 70 gain, gain ustawiam na 80, pinpoint, szukam czystego miejsca. No nie będzie łatwo i spróbujemy skalibrować do gruntu. Dobrze, udało się 68. Jeszcze sprawdzę głośność, jest na 8, ja sobie tu ustawię na 10 na maksa. No i zaczynamy szukać. Urządzenie zachowuje się bardzo stabilnie, więc myślę, że spokojnie można byłoby spróbować zwiększyć gain. Myślę, że zwiększę do 87 i na tym poprzestanę. I na tym ustawieniu będę szukał dalej. Jeszcze niski sygnał. 21, to będzie folia. Jaka jest głębokość? Zobaczmy na pinpointie. 5, powierzchniowa rzecz, wykopmy ją. No i świetnie, ewidentnie folia, nie da się pomylić z tym wykrywaczem. Super, to wszystko sygnalizuje. Ewidentnie znaleziona folia. Wyższe sygnały trzeba kopać z tego, wniosek. Idziemy dalej. Przejdę przez ten pas, który jest przed nami, po obu stronach i później spróbuję zmienić program. Zobaczcie, urządzenie jest bardzo ciche, a jest na maksa wykręcone w tej chwili. Tu jest naprawdę niezłe śmietnisko w tym miejscu. 30, kolejny sygnał. Też będzie folia pewnie. No zobaczmy. Tym razem jest to kawałek ołowiu, ale płytko, także sygnał był mocny. Raczej to nie jest nic ciekawego. Jeszcze przeczyszczę, czy sprawdzę, czy to nie jest jakiś element bardziej wartościowy, choć z tego co widzę, raczej nie wygląda, ale przetrę go i sprawdzę dla świętego spokoju. Jest jakiś element z jakiejś całości, widać napisy. Coś tu było, ale to już jest tak zniszczone, że trudno ocenić w tej chwili. Wysoki sygnał, ale bardzo łamliwy, ale w miarę stabilny. Ja się obrócę. 80. Ja myślę, że to będzie jakaś blaszka, aluminium. A zobaczmy na pinpointie głębokość, bo to jest właśnie przewaga Makro Cruisera. No głębokość 20 cm. Warto to wykopać. No i mamy piękny koks. To jest świadectwo, że tutaj też się coś działo. Ale ja jeszcze sprawdzę dokładnie wykrywaczem to miejsce, bo coś jeszcze może być oprócz tego koksu. Chociaż sygnał był, widzicie, niespójny. Nie był taki krystaliczny, ostry. On był rozmyty. I to oznacza, że z dużym prawdopodobieństwem może być to jednak jakaś blaszka albo coś takiego jak właśnie kamyk Hot Rock, który trzymam w ręku. Ponowne sprawdzenie. Niestety nic tutaj nie ma, także szukamy dalej. No i teraz wyższy sygnał, 30. To jest też okolica folii, ale już może się jakaś zacząć moneta. W miarę powtarzalny, wykopiemy go. Nawet nie sprawdzam głębokości. Niestety to jest kawałek puszki. Sygnał się rozjeżdża, nie jest powtarzalny. Ale takie sygnały trzeba sprawdzać. No i popatrzcie, kochani, sygnał duch. Sprawdźmy pinpointem głębokość. W okolicach 30 cm, krótki. Warto byłoby tą rzecz jednak sprawdzić. No i po zdjęciu górnej warstwy ziemi sygnał zniknął.
rozjechał się, także bez wątpienia jest to jakiś kawałek żelaza. Zróbmy sobie eksperyment i przełączmy na program Deep. Tu nic nie ma, cisza. Przełączamy na Deep. No i mamy tutaj ten sygnał. W głębokości prawie pinpointera wyciągnąłem kawałek żelaza. Ja jeszcze przeszukam teraz ten dołek dokładnie, bo mam nadzieję, że coś jeszcze w tym dołku może się znajdować. Proszę, w jednym dołku był kawałek żelaza obok siebie i taka blaszka. Także kolor był jednak. To urządzenie świetnie separuje. No i jest naprawdę z solidnych głębokości. Wracam do programu 3-tonowego. Tak jak powiedziałem, będę starał się z powrotem wracać na dipie powoli. Będzie więcej z tym zabawy, dlatego że na dipie jest mniej precyzyjna identyfikacja, ale zasięgi są sporo większe. No i opłaca się kopanie niskich sygnałów. To jest jakiś taki żetonik albo numerek po prostu 10 nabity. Myślałem, że to monetka, ale to jest za cienkie, cienka blaszka. Ale ewidentnie to było słychać. Szukam dalej, zobaczymy, jakie będą efekty. Zachęcony sukcesami postaram się podciągnąć w tamtym momencie gain na tym trzecim programie na 89 i na tym gainie będę próbował dalej szukać. Wiemy, że na trójce urządzenie jest zdecydowanie płytsze niż na programie czwartym, a do dipa nie porównując. Zobaczcie, to jest słaby sygnał na trójce. Jak przełączę na dipa, to jest zdecydowanie mocniejszy sygnał. No tylko, że trójka lepiej separuje w świetniku i trzeba umieć po prostu między tymi trzema, czterema programami wybrać. Zachęcony sukcesem przerzucam na program czwarty. Postaram się gain wykręcić na maksa. Powiedzmy, że na 90. Ale patrzcie, jak już się wzbudza. Program czwarty jest zdecydowanie mniej stabilnym programem. Dopiero przy 80 jest jakoś stabilnie. Ok, wracam do tej naszej... Zostawię na tej czwórce, nie będę wracał. Spróbuję skalibrować, zobaczymy, czy się skalibruje. No źle się skalibrował w tym momencie. Muszę poszukać innego czystego miejsca, bo głupoty tutaj pokazuję. Ok, 72, no dobra, zobaczmy. ...79, no ciekawe. Dość głęboko taką oto szpilkę znalazłem. Wygląda jak posrebrzone, ale to jest jakiś element od czegoś. Chyba, wydaje mi się. No ciekawie to wygląda, ale to trzeba będzie oczyścić. Raczej jest gwint, więc to jest jakiś element mechaniczny. Zobaczcie, jak czwórka jest niestabilna w stosunku do trójki. Już się zaczęło popiskiwanie. Już się zdecydowanie gorzej z tym programem pracuje. Przełączmy na trójkę z powrotem. Niech będzie spokój. O, od razu zapadła cisza. I szukajmy na trójce. No, Macro Cruiser daje radę. Piękny guzik. Zaraz go wyczyszczę. Rewelacja. W pięknym stanie. Widzę, że już grafika jest nieźle zachowana. Zaraz zobaczymy jaki. Ale mówię, 1000 razy przeszukane miejsce, wykoszona trawa. Korzystajcie zawsze z takich okazji. Nie warto odpuszczać. No, rewelacja. Piękny guzik z księstwa. Super stan z przodu, z tyłu. Niestety agonia. Ale przód rewelacyjnie zachowany. Super znalezisko. No i 10 groszy. Oczywiście tutaj PRL, więc nie jest to wybitne znalezisko, ale zawsze cieszy. Okolice aluminium. Zobaczmy, jak głęboko. Na wierzchu. To będzie puszka raczej, ale trzeba wykopać. Dochodzę do końca w tym momencie ogrodzenia i zmienimy na deep. W deepie, czy tak jak w czwartym programie, jest o tyle ciężko, że musimy sami podejmować decyzje i wybierać właściwe sygnały. Przy trójce jednak jest to zdecydowanie spokojniejsze, ale urządzenie jest wtedy płytsze, ale z kolei lepiej separuje na śmietniku. Nie jest to puszka, tylko jakiś kawałek jakiegoś pocisku albo kawałka rury. Ciężko teraz to już określić, wiadomo, po czasie. Ale nic wartościowego, co można byłoby ze sobą zabrać. Zgodnie z obietnicą program Deep, 19 kHz. Zobaczmy, jaki tam gain mamy ustawiony. 70, może być to trochę mało. Ustawmy na 80. Zobaczmy, czy się nam skalibruje. Będzie już ciężko, jak widać. O.
64, ok, może tak być, trochę nisko, ale to się powinno zaraz ustabilizować. Jak widzicie, komfort pracy z programem Deep drastycznie spada, trzeba bardzo wolno przemiatać, zobaczcie. Skacze, nie są precyzyjne te. Po prędkości tonu i powtarzalności wykopmy coś takiego, na przykład 40 to też. No ale głębokości teraz też się zaczynają konkretne. Zobaczmy, co to będzie. No i tubka ze szlachetnej głębokości. Ten sygnał musi być bardziej powtarzalny. Zobaczcie, jak on teraz gra. Ja go troszkę obniżę, chociaż on teraz nie jest przy ziemi. Jest przy ziemi, się trochę uspokaja. Ja myślę, że ten gain w tym momencie ustawmy na 76 i powinno być ok. To jest ciekawy sygnał. Skacze, ale jest w miarę stabilny, o 5 skacze. W miarę krótki w pinpoincie, 10 głębokość. Zobaczmy. No i z imponujących głębokości pinpointera wyciągam rzeczy na programie Deep, ale to jest akurat jakaś blaszka. Nie wygląda nic sensownego, ale warto takie miejsce parę razy sprawdzić, jak te sygnały są niestabilne i się powtarzają nierówno, to warto to jeszcze raz przelecieć dla świętego spokoju. No i opłaca się z makro cruiserem kopać na pełnej głębokości. Przechodzona miejscówka, prawdopodobnie ikona podróżna. Tak to wygląda, raczej na 90% to jest ten rozmiar na głębokości pinpointera. No normalnie z taki, nad takimi rzeczami się przechodzi. Tutaj jest sygnał nie do pominięcia, ale w programie Deep kopiecie jednak więcej, bo te sygnały są niestabilne i trzeba je po prostu sprawdzać, czyli już głową trzeba dyskryminować. To trzeba będzie oczyścić, zobaczyć oczywiście, bo jest to wszystko dość mocno zanieczyszczone. Drobne rzeczy też nie są problemem. To jakiś nypelek, jakiś kawałek gwoździa, ale też z 15-20 cm sygnały są nie do przegapienia. No i poprawiam na programie Deep, specjalnie nie zmieniłem na prawą część miejsca i wychodzą fanty, czego nie było na trójce w ogóle widać, tylko jest zdecydowanie gorzej. Widzicie, jest tutaj trakcja, w związku z tym urządzenie, jak nie leży cewką do ziemi, to dość głośno gra, ale to jest rzecz normalna. Tutaj dużo wykrywaczy ma problemy, bo tych słupów jest naprawdę dużo i są dwie linie obok siebie tak naprawdę, nawet może i trzy. Staramy się znaleźć środek tego sygnału, ale on za bardzo skacze i przeskakuje, więc będzie to żelazo prawdopodobnie. Zobaczmy, jaka to jest głębokość w ogóle. 20 cm. Dobrze, wykopiemy to. No i myślałem, że się wykończę. Łuska od rakietnicy prawdopodobnie. Ale ze sporej głębokości, ponad pinpointera, na samym dnie wklejona. Także naprawdę program Deep działa. Ja przeszedłem w tym miejscu przecież przed chwilą na normalnym programie 3-tonowym i tych rzeczy po prostu nie było słychać. Komfort pracy był nieporównywalny, miło się wyłuskiwało rzeczy. A tutaj te miejsca się otwierają na nowo i rzeczywiście to urządzenie działa. Nowy Macro Multi Cruiser sobie po prostu radzi. Idzie do mnie Gold Cruiser, który ma 61 kHz czy 64 częstotliwość pracy. Zobaczymy, jak takie urządzenie będzie sobie radziło i jak będzie stabilnie pracowało. No to jest urządzenie do drobnych rzeczy dla kopaczy, którzy szukają jakichś małych kawałków biżuterii, a głównie kopią w wodzie, gdzie szukają rzeczywiście biżuterii, pierścionków, obrączek, takich rzeczy. Spróbujemy też na suchym lądzie go sprawdzić. Nową metodę. Jak jest sygnał nawet skaczący, ale w miarę powtarzalny, używam pinpointa. Jeśli sygnał jest krótki i się szybko kończy w pinpointie, nie rozjeżdża się, to warto jest coś takiego wykopać. No i tutaj musiała być mineralizacja, bo sygnał po prostu ewidentnie znikł. Jest duży upał, już wracam do domu. Przejdę jeszcze ten ostatni kawałek. Jeśli coś ciekawego znajdę, widzicie, znalazłem już parę innych rzeczy, idąc w trybie Deep. Urządzenie naprawdę się sprawdza, ale pogoda jakby nie daje w tym momencie szans. Jest ponad 30 stopni, więc to nie ma sensu. No już było za gorąco, poddałem się, szczerze powiedziawszy, ledwo stoję. 30 parę stopni na słońcu to nie jest dobry pomysł. Miałem testować jeszcze dalej dla Was datalogger na TM-ie, ale niestety White'sa niestety się nie udało. Jest za gorąco, nie chce mi się już z tym bawić. Jadę do domu. Jestem bardzo zadowolony z tego nowego Macro Multi Cruisera i mówię Wam to zupełnie szczerze, to nieważne, że jest coś w ofercie, jeśli jest nawet coś w ofercie, to oferujemy rzeczy, które są po prostu najlepsze i sprawdzone, po to je też dogłębnie testuję.
Jeśli byłaby to mina, to od razu bym wam powiedział, bym wycofał ze sklepu, wrzucił coś innego. Na tym polega dobra sprzedaż, bo później taki sprzedawca, można to połączyć, kochani, taki sprzedawca nie ma problemu z ludźmi, którzy dzwonią i mówią, że to coś nie działa, nie? Że coś nie tak, było inaczej obiecane i tak dalej. Urządzenie jest naprawdę świetne, świetnie sobie radzi. W programie Deep jest piekielnie głębokie i rzeczywiście w innych programach pewne rzeczy się pomija, idąc w trzecim, czy trzytonowym, czy czterotonowym programie. Natomiast z nimi się bardzo komfortowo pracuje. W czterotonowym już nieco gorzej. Natomiast w programie Deep już ta praca jest w ogóle nie jest komfortowa. To jest praca na drżnięcie stanowiska albo gdzieś na las, gdzie jest czysto, gdzie wiecie, że jest szansa, że znajdziecie coś interesującego, wtedy kopiecie praktycznie wszystko albo bardziej takie jednorodne sygnały. Jak widać na tym filmie, parę rzeczy znalazłem, natomiast muszę jeszcze troszkę popracować nad pewnymi rzeczami. Muszę jeszcze troszkę oswoić się z tym urządzeniem. Bardzo mi to urządzenie odpowiada, jest zdecydowanie dobre audio i naprawdę Multi Macro Cruiser jest naprawdę głębokim urządzeniem. To jest najlepsze, tylko w programie Deep. Ten program, jak wam mówię, jest niewygodny. Wymaga dużo poświęcenia, wolniejszego przemiatania, większej koncentracji i skupienia na tym, co pokazuje wyświetlacz, jakie jest audio. Tutaj musicie sami głową po prostu dyskryminować, podejmować decyzje. Często są dwa sygnały obok siebie. Można to rozróżnić na tym urządzeniu. W programie 3 czy 4 tonowym jest to zdecydowanie łatwiejsze. W programie Deep już jest zdecydowanie trudniej, ale efekty są naprawdę niesamowite. Można dorzynać miejscówki po innych, tam gdzie oni po prostu już nie słyszą sygnału, przechodzą, machając cewką, jest kompletna cisza albo jakieś tam piknięcie. Wy macie pełny, powtarzalny sygnał. On może się rozjeżdżać, może być przeskakiwać trochę na żelazo, ale już jest jakaś identyfikacja. I to jest plus. Dla kogoś, kto myśli i rozumie takie rzeczy, będzie wiedział, że to jest duża zaleta takiego urządzenia. No natomiast też wadą jest to, że trzeba umieć w głową się zastanowić, w którym momencie tego użyć. Tego nie można używać cały czas. Jak ktoś myśli, że kupi, będzie w programie Deep, tylko chodził, będzie kosił, znaleziska pół metra pod ziemią, to jest to nieprawda. Tak to w żadnym urządzeniu nie działa, nie ma jeszcze takiego urządzenia. To wymaga powolnego przemiatania, pełnej koncentracji, rozróżniania sygnałów i podejmowania decyzji. Jeśli, jak widzicie, znalazłem na przykład od rakietnicy łuskę, którą normalnie pominąłem wcześniej. Byłem ze 20 razy w tym miejscu, teraz jest wygolona trawa, co prawda, ale byłem też w takich momentach, gdzie trawy też nie było, ze 2 lata temu. No i cały czas rzeczy wychodzą. Nie zrobiłem prawej strony, bo już mi się nie chciało. Spróbuję może z tym urządzeniem, może z innym. To się okaże na następnych filmach. Także jakie są jakieś pytania odnośnie tego urządzenia, piszcie pod filmem i do usłyszenia.